W sektorze bankowości dość często przewija się pojęcie stóp procentowych LIBOR i WIBOR. Jednak dla niewtajemniczonych te nazwy mogą być nie lada zagadką. Nie każdy z nas przecież uczył się w szkole, czym jest LIBOR i WIBOR. Są to określenia, z którymi tak naprawdę zapoznajemy się dopiero wtedy, kiedy zaczynają dotyczyć nas bezpośrednio. Na przykład, gdy stajemy się posiadaczami kredytu lub gdy rozpoczynamy pracę w obszarze finansów. W dzisiejszym wideo w ramach cyklu o stopach procentowych przybliżymy Wam zagadnienia związane ze stopami LIBOR i WIBOR. W tym odcinku dowiecie się, czym jest stopa LIBOR i jakie są jej rodzaje, jak stopa LIBOR odnosi się do kredytów walutowych, czym jest stopa WIBOR i jakie są jej rodzaje, czym stopa WIBOR różni się od stopy LIBOR oraz jaki wpływ ma zmiana stawek LIBOR i WIBOR na ceny kredytów długoterminowych. Serdecznie zapraszamy! Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych pojęć, mianowicie czym jest LIBOR i WIBOR. LIBOR to stopa oprocentowania depozytów oraz kredytów udzielanych na rynku międzybankowym. Jej nazwa pochodzi od angielskiego London Interbank Offered Rate. Na podstawie tej nazwy możemy więc zauważyć, że dotyczy ona międzybankowego rynku w Londynie. WIBOR również jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym. Jednak nie w Londynie, a w Warszawie. Dotyczy więc naszego rodzimego rynku bankowego. Nazwa pochodzi natomiast od angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate. Jednak wszystko to nadal może brzmieć dość tajemniczo, prawda? Najprościej można powiedzieć, że WIBOR jest stopą procentową, po jakiej banki w Polsce udzielają sobie pożyczek. Czyli WIBOR stanowi wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Stawka ta ustalana jest codziennie w dni robocze o godzinie 11, a proces jej wyznaczania nazywany jest fixingiem. Na rynku możemy zauważyć kilka różnych stawek, tak dla LIBOR, jak i WIBOR. Zarówno LIBOR, jak i WIBOR jest określany przez skróty ON, 1W, 1M, 3M, 6M i 1Y. Niezależnie od tego, dla WIBOR-u spotykamy też oznaczenie SW czy TN, a dla LIBOR-u oznaczenie 2M. Co te skróty oznaczają? WIBOR ON. Tym symbolem określa się kredyt od dnia zawarcia transakcji tylko na jeden dzień, to tak zwany overnight. WIBOR TN, tomorrow next, to kredyt na jeden dzień, gdzie pierwszy dzień transakcji liczony jest od następnego dnia roboczego. WIBOR SW, spot week, oznacza kredyt na jeden tydzień. WIBOR 1M to kredyt na jeden miesiąc. WIBOR 3M to kredyt na 3 miesiące. WIBOR 6M to kredyt na 6 miesięcy. A WIBOR 1Y oznacza kredyt na 1 rok. Analogicznie wygląda to dla stopy LIBOR. I tak, LIBOR ON to kredyt od dzisiaj na 1 dzień. LIBOR 1W oznacza kredyt na 1 tydzień. WIBOR 1M to kredyt na 1 miesiąc. WIBOR 2M to kredyt na 2 miesiące, WIBOR 3M to kredyt na 3 miesiące, WIBOR 6M to kredyt na 6 miesięcy, a LIBOR 1Y oznacza kredyt na 1 rok. A teraz przejdźmy do tego, co dla kredytobiorców najważniejsze, czyli jak stopy procentowe LIBOR i WIBOR odnoszą się do rat kredytów długoterminowych i walutowych. Skoro stawka LIBOR odnosi się do międzybankowego rynku w Londynie, to jakie znaczenie ma dla polskich kredytobiorców? Otóż LIBOR jest czynnikiem branym pod uwagę przy określeniu oprocentowania dla kredytów walutowych, m.in. we frankach szwajcarskich.
Jeszcze do niedawna był to jeden z bardziej popularnych kredytów długoterminowych, zwłaszcza w kontekście kredytów mieszkaniowych. Jeśli zaś chodzi o kredyty złotówkowe, nawet długoterminowe i hipoteczne, to obowiązującą stawką oprocentowania jest WIBOR. Zmiany oprocentowania następują regularnie według częstotliwości określanej w umowie. Ma wtedy znaczenie, czy w umowie kredytowej pomiędzy bankiem i kredytobiorcą zawarto zapis np. o WIBOR 1M lub WIBOR 6M, o których mówiliśmy wcześniej. Dodatkowo do wysokości wskaźnika WIBOR zawsze doliczana jest stała marża banku określona w umowie. Najlepiej zobrazuje to przykład. W umowie kredytowej określono wskaźnik WIBOR 3M, czyli 3-miesięczny, który wynosi 1,4%, a marża banku to 1,9%. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie wynosić 3,3%. Po upływie 3 miesięcy oprocentowanie jest zmieniane w oparciu o WIBOR i może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć. Zależy to od tego, jaką wysokość osiągnie nowy wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M. Dla przykładu, gdyby WIBOR wyniósł przy aktualizacji 2%, wówczas oprocentowanie kredytu wyniosłoby 3,9%, a nie jak poprzednio 3,3%. Klient płaciłby więc wyższą ratę. W oparciu o co ustalana jest wysokość stawki WIBOR? Wpływ na wskaźnik WIBOR ma m.in. wysokość podstawowych stóp procentowych w Polsce. Ustala je Rada Polityki Pieniężnej, działająca przy Narodowym Banku Polskim. Podniesienie stóp procentowych przez RPP automatycznie wpłynie na podniesienie stawki WIBOR i odwrotnie. Gdy stopy procentowe zostaną obniżone, to stawka WIBOR również spadnie. Dodatkowo wpływ na wysokość WIBOR mają także inne czynniki, takie jak podaż pieniądza, inflacja oraz stan polskiej gospodarki czy cykl koniunkturalny. Warto znać te kwestie i zagadnienia, bo dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam się poruszać w obszarze kredytów i usług bankowych. Na dzisiaj to już wszystko. Mamy nadzieję, że informacje przedstawione w dzisiejszym wideo okażą się przydatne. Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Jeśli jesteście zainteresowani innymi wiadomościami z zakresu finansów, to zachęcamy do dalszego oglądania naszego kanału. Do zobaczenia!